mają czynności odbiorowe nowo wybudowanej ulicy Kukułczej wraz z częścią ulicy Jastrzębiej na osiedlu Dybów. Inwestycja ta znacznie ułatwi funkcjonowanie hospicjum stacjonarnego, wybudowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie przy ulicy Jastrzębiej. W tej chwili jest końco, kończona ulica Kukułcza. Jest to ważne zadanie, bo to jest ulica, która prowadzi do powstającego hospicjum. To jest od ulicy Jesiennej. W ramach tego zadania w ulicach wykonano kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł. Została zrealizowana przez konsorcjum firm: lider, przedsiębiorstwo wielobranżowe Hydrobud Paweł Złotowski, partner, przedsiębiorstwo budowlano-produkcyjne Trakt Bobrzak Tesław Spółka Jawna.